Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Była karkówka, a dzisiaj jajka. Podstawa świąt wielkanocnych, jajka i biała kiełbasa. I dzisiaj właśnie pokażę Wam przepis na jajka i białą kiełbasę w sosie majonezowo-musztardowo-chrzanowym z warzywami, z dodatkami. Ciekawe połączenie, ciekawy smak jajka. I kiełbasę trzeba ugotować. Składniki będziecie mieli podane w opisie, przy czym ilości to już będą zależały od Was indywidualnie, ile jajek będziecie chcieli przeznaczyć do tej potrawy, ile białej kiełbasy. Ja tak podam mniej więcej orientacyjnie, żebyście mieli taki pogląd, ile czego dać w stosunku do tego sosu. Oczywiście sosu też można zrobić sobie większą ilość, bo później może on być wykorzystany do wędlin na przykład. Biała kiełbasa surowa, nieparzona, dopiero teraz będzie ona parzona. I jak poznać kiełbasę białą, która nie miała stosowanej soli peklowej od tej, która sól peklową miała stosowaną? Biała kiełbasa bez dodatku soli peklowej i innych takich chemicznych dodatków będzie zawsze szara. Pięknie taka różowiutka, świecąca się kiełbaska ma niestety dodatki. Zwykła, naturalna, dodatków nie ma i jest koloru, jak widzicie, szarego. Po uparzeniu ona też w przekroju nie będzie nigdy różowa, będzie szara, ale to pokażę w dalszej części odcinka. Jajka się już gotują, trzeba je ugotować na twardo. Woda na białą kiełbasę też już tutaj wrze i wbrew pozorom uparzenie kiełbasy to nie jest taka łatwa sztuka. Dużo osób wkłada białą kiełbasę do garnka, zalewa wodą, stawia na ogniu i gotuje. To jest błąd, bo kiełbasa gotowana, ona później jest sucha, jest niesoczysta, nie jest soczysta. Najpierw należy zagotować wodę i do takiej wrzącej wody wkłada się białą, surową kiełbasę. Dlaczego tak? Dlatego, że tutaj bardzo szybko zetnie się białko i zachowa soczystość. Kiełbasa zachowa swoją soczystość. Teraz, jak ta kiełbasa została włożona, skręca się ogień na minimum. Ona nie może się gotować. Ona ma tylko dochodzić w gorącej wodzie, tak około 10 minut. Nie może się zagotować, bo jak się zagotuje, to będzie sucha jak wiór. Ta kiełbasa będzie taka wiórowata, drewnowata, taka jak podeszwa, a ona ma być soczysta. Ona ma ociekać soczystością. Także tutaj jest bardzo ważne, aby ta woda teraz się nie gotowała. Wszystko jest już pogotowane i teraz na początku pokażę Wam, jak wygląda kiełbasa ugotowana, uparzona właściwie, a nie ugotowana. Do kamery, zobaczcie, ona jest soczysta, jak ją tutaj bardziej naduszę, wypływa z niej sok. Nie jest kiełbasą suchą, taką rozwalającą się, kapie mi tutaj z niej. I teraz na półmisku układam kiełbaskę. Tą przekrojoną też. Jajka przekrajam na pół. Popatrzcie, jaki kolor żółtka ma swoje jajko. Ono jest żółciutkie jak słońce, a jeżeli kupi się takie jajko w sklepie, no to jest ono przeważnie takie pomarańczowe, czerwone. No to jest znak, że takie jajko jest niestety na paszach. I teraz pomidor. Pomidora przekrawamy na pół i na takie małe półksiężyce. Pomidor typu takiego twardszego, nie rozlatujący się, żeby nie był taki za bardzo wodnisty. I teraz tutaj tego pomidorka przekładamy pomiędzy jajka. Raz, że pomidor bardzo fajnie tutaj pasuje do tej kompozycji, to dwa, wprowadza kolorystykę, przełamuje tą monotonię na półmisku.
Taką potrawę przygotowuje się w ostatniej chwili. Z tego względu, że kiełbasa biała, ona jednak będzie dosyć szybko obsychać. No i sos, który za chwileczkę tutaj będziemy też przygotowywać, on w połączeniu z pomidorem i z ogórkiem, którego też będziemy dodawać, będzie wytwarzał wodę. Wodę, która no później będzie psuła w efekcie ten smak tej sałatki. Ogórka tniemy w talarki. Ogórek świeży. Najlepiej by było, żeby to był taki własny, prosto z krzaka, ale ten już jest podobno nasz polski, krajowy. Nawet powiem, że pachnie i smakuje ogórkiem. I tutaj też koło pomidorka. Układamy. Muchy już się budzą. Już zaczynają tutaj swoje pierwsze loty uskuteczniać w mojej kuchni. No i teraz jak wszystko jest ułożone na półmisku, no to sos. Sos, majonez. Jeżeli macie majonez swój, tak jak ja, no to najlepiej, żeby on był dobrze schłodzony, przygotowany w ostatniej chwili. Wtedy ma najwięcej właściwości, bo swój majonez, on tak generalnie do tygodnia w lodówce się przytrzyma. Także ważne tutaj jest, żeby on był w miarę świeży. Majonez, kwaśna śmietana, taka gęsta, gęsta śmietana, musztarda. Tutaj do tego najbardziej mi podchodzi delikatesowa, ale można dać sarepską, wtedy ten sos będzie bardziej ostry. No i troszkę musztardy francuskiej. Francuska musztarda to są takie ziarenka gorczycy w całości, bo musztardę robi się, jak większość pewnie z Was wie, z gorczycy. No i tutaj te takie kremowe musztardy, to ta gorczyca jest rozdrobniona, zmielona, przetarta. A francuska musztarda bazuje na gorczycy z całych ziarenek. I tutaj teraz to wszystko mieszam, łączę. I do tego dodaję jeszcze chrzan. Chrzan, jeżeli macie taki naturalny z korzenia, starty, to by było najlepiej. Jeżeli nie, no to posiłkować się chrzanem ze słoiczka, ale chrzanem też bez dodatków, bez śmietany, bo są takie już gotowe pasty chrzanowe, czy jak to się nazywa, że one mają dodatek przypraw, dodatek śmietany, czy jakichś takich innych sosów. Tutaj chrzan musi być naturalny, powinien być naturalny. No i przyprawy, przyprawy, pieprz i sól tutaj już do smaku. Tak, aby z kolei nie paliło, nie wiadomo jak. Trzeba wszystko próbować, dostosować pod swój smak. Tak samo chrzan. Chrzan tutaj w połączeniu z majonezem, śmietaną i musztardą wytworzy bardzo taki wykwintny sos. Przy czym chrzanu trzeba dodać pod swój smak. Chrzanu na Wielkanoc powinno być dużo. Chrzan powinien być mocno wyczuwalny. Powinien podrażniać nos. Wtedy jest dobry chrzan. Mój dziadek uwielbiał chrzan i często, zawsze właściwie robiło się jajka połówki i chrzan był z korzenia ścierany, nie na tarce. Nożem był zeskrobywany na takie wiórki. I dziadek zawsze walczył o chrzan. Tu już musiało być chrzanu bardzo, bardzo dużo. Kochał chrzan. No ja chciałam dziadkowi dorównać, ale nie dorównałam nigdy. Paliło, ostro paliło, łzy leciały. I do tego teraz kiszony ogórek. Ogórek dosłownie na tą ilość jeden, po to, aby nadał takiego wyrazistego smaku.
Bardzo dobrze jest dodać jeszcze szczypior i szczypiorek powinien się również znaleźć w tym sosie. Niestety ja szczypiorku jeszcze swojego nie mam, nigdzie też nie dostałam, a tutaj zależało mi, aby pokazać Wam ten przepis, więc też w przepisie, w opisie, w składnikach będzie podany szczypiorek i on znaleźć się powinien. No i teraz próba. Czy to będzie nasz smak? Mało chrzanu. Ja w opisie też podam Wam chrzan, ale tutaj naprawdę musicie wybadać swój smak, bo są osoby, które na przykład nie lubią chrzanu, to wtedy w tym sosie chrzan po prostu pomijacie, ale on, uwierzcie mi, robi tutaj całą robotę. Zresztą święta wielkanocne to jest podstawą jajko. Jajko, które jest symbolem życia, symbolem zmartwychwstania. No i do jajka musi być koniecznie chrzan, biała kiełbasa, to już jest taka tradycja. Bukszpan powinien się również znaleźć, chleb, sól, ocet. Takie podstawowe symbole tutaj religijne. Takich symboli jest więcej. I to powinno się właśnie znaleźć. No i teraz sos można podać osobno, bo wiadomo, że nie każdy będzie preferował jajko z sosem. Można również wylać go na pół misek i na tym poukładać jajka, kiełbaskę, ale zdecydowanie lepiej to będzie wyglądało, jak tutaj teraz z boku, na środku, tak? Zawsze staram się ułożyć tutaj te moje jajka z kiełbasą, aby na środku móc dać właśnie ten sos. Sosu robię zawsze więcej, bo później on idzie do karkówki, którą wczoraj właśnie Wam przepis podawałam. Ta karkówka bardzo dobrze łączy się z tym sosem, także tutaj polecam zrobić go więcej, bo on nawet pod wędlinę pasuje. On pasuje dosłownie pod wszystko. No i teraz do przełamania kolorystyki, tak jak mówiłam, bardzo tutaj jest wskazany szczypior i on być powinien. Można dodać pietruszkę świeżą, drobno pokrojoną, bądź suszoną, tak jak ja tutaj jeszcze nie mam, więc wykańczam sobie suszoną, która też jest aromatyczna. No i końcóweczka. O, jeszcze mi żółtko wypadło. Ale to nic. Te zapachy już tutaj korcą, nęcą. No i pytanie odwieczne, co było pierwsze? Jajko czy kura? Kura czy jajko? Jedni mówią, że kura. No to skąd się wzięła, jak nie było jajka? Inni mówią, że jajko, to skąd się wzięło jajko, jak nie było kury? I ten spór trwa do dziś. Jajko czy kura? Ale jajko jest podstawą naszego życia. Powinno się tych jajek spożywać dosyć sporo, bo mają one bardzo dużo cennych mikroelementów i składników, które są nam potrzebne. No i tutaj jajko będzie królowało. Takich przepisów na jajka faszerowane, na sałatki z jajkami mam sporo. Jeżeli jeszcze coś zdążę zrobić, no to zrobię i Wam podam. Tak wygląda półmisek wielkanocny, jajko z kiełbaską. Tradycji żurku u nas nie ma. Nie ma u nas tradycji białego barszczu, ale biała kiełbasa i jajko być musi. Jest to podstawa. Chociaż powiem, że ostatnie święta, jak Krzyś przyjeżdżał, to właśnie żurek robił i ten żurek żeśmy jedli. Dobry jest żurek, no ale u nas tradycji żurku nie ma. Także no jakoś tutaj się do tego wagi nie przykładamy. Życzę Wam udanych potraw, eksperymentowania w kuchni, przede wszystkim nie bania się tej kuchni. To nie jest naprawdę ważne, żeby wszystko wyszło idealnie. Ważne, aby smakowało i żeby to jajko z tą kiełbaską było. Tego Wam życzę. No a na dzisiaj żegnam się z Wami.
i do następnego.